Rozdział trzydziesty drugi. Powróćmy do Tomka i Beki oraz do ich przygód na wycieczce. Z początku, wraz z resztą towarzystwa, zwiedzali mroczne korytarze pieczar, oglądali znane im już wcześniej groty o szumnych nazwach: salon, katedra, pałac Alladyna itd. Gdy rozpoczęła się wesoła zabawa wchowanego, z zapałem przyłączyli się do innych i bawili się, póki im się nie znudziło. Potem powędrowali krętym tunelem skalnym, podnosząc świece wysoko w górę. Zabawiali się odczytywaniem wypisanych przez turystów nazwisk, dat, adresów i aforyzmów, które pokrywały ściany grot. Idąc wciąż przed siebie, zajęci rozmową, nie zauważyli, że weszli w rejony, gdzie malowideł ściennych zupełnie już nie było. Uwiecznili swoje imiona, wypisując je dymem świecy na występie skalnym i poszli dalej. W jednym miejscu odkryli podziemny strumyk, który ściekając po kamiennej ścianie przez wiele setek lat, Wypłukał część wapnia i wyżłobił w skalę piękne zakole, spływając z niej niczym prawdziwy wodospad. Tomek wcisnął swoją małą figurkę pomiędzy ścianę a wodospad i oświetlił go od tyłu, co Beki przyjęła okrzykami zachwytu. Spostrzegł, że za tą zasłoną wodną ukryte są naturalne schody, stromo schodzące w dół. Natychmiast poczuł ambicję odkrywcy. Zawołał Beki. Z ochotą zgodziła się iść razem z nim. Zrobili na ścianie znak świecą, aby nie zabłądzić w powrotnej drodze i ruszyli na wyprawę odkrywczą. Skręcali raz w prawo, raz w lewo, zapuszczając się coraz dalej w tajemnicze głębie pieczar. Od czasu do czasu zostawiali jakiś znak na ścianie i szli dalej. W poszukiwaniu wspaniałych odkryć, które chcieli potem obwieścić całemu światu, zagłębiali się w coraz to nowe korytarze. Natknęli się na olbrzymią komorę, ze stropu, której zwisało mnóstwo lśniących stalaktytów, wielkości ramienia dorosłego mężczyzny. Obeszli grotę w koło, pełni zdumienia i zachwytu, po czym puścili się dalej jednym z wielu korytarzy, które rozchodziły się z komory. Dotarli do uroczego źródełka, którego dno pokryte było warstwą błyszczących kryształów, przypominających lód. Grotę te ze źródełkiem podpierały fantastyczne filary zrośniętych ze sobą stalaktytów i stalagmitów. Dzieło tysiącletniej, nieustannej pracy kapiącej wody. Pod stropem wisiały setki nietoperzy. Światła świec obudziły je. Sfrunęły całą chmarą i z piskiem zaatakowały świece. Tomek znał zwyczaje nietoperzy i wiedział, jakie niebezpieczeństwo im grozi. Chwycił beki za rękę i pociągnął ją gwałtownie w pierwszy z brzegu korytarz. Zrobił to w samą porę, bo gdy byli już niemal poza grotą, nietoperz skrzydłem zgasił jej świece. Rozzłoszczone zwierzęta ścigały ich jeszcze kawał drogi, ale dzieci tak kluczyły korytarzami, że wreszcie uwolniły się od naprętów. Zaraz potem Tomek odkrył podziemne jezioro, którego mgliste kontury gubiły się gdzieś daleko w mroku. Miał ochotę zbadać jego brzegi, ale zdecydował, że najpierw trzeba usiąść i trochę odpocząć. Przeraźliwa, głucha cisza po raz pierwszy ścisnęła ich za serce swą zimną ręką. Nie zwracałam na to uwagi, ale zdaje mi się, że już bardzo długo nie słyszeliśmy głosu innych dzieci, powiedziała Beki niepewnie. Pomyśl sama, przecież jesteśmy głęboko pod nimi. Nie wiadomo jak daleko na północ, wschód i w ogóle. To po prostu niemożliwe, żebyśmy ich słyszeli. Dziewczynkę ogarnął lęk. Chciałabym wiedzieć, jak długo już tu jesteśmy. Może lepiej wróćmy, Tomku. Trzeba wracać. Tak będzie najlepiej. A potrafisz odnaleźć drogę z powrotem? Bo mnie się pomieszało. Na pewno trafiłbym z powrotem, ale te przeklęte nietoperze. Gdyby zgasiły nam obie świece, to byłby koniec, bo nie mamy ich czym zapalić. Musimy poszukać innej drogi, żeby ominąć nietoperze. Dobrze, ale chyba nie zabłądzimy. To by było okropne. Dziewczynka wzdrygnęła się na samą myśl o takiej możliwości. Weszli w jakiś korytarz i długo szli w milczeniu, zaglądając w każdą odnogę z nadzieją, że ją rozpoznają. Ale wszystko było tu nowe i obce. Za każdym razem, gdy tomek rozglądał się w nowym odgałęzieniu, Beki patrzyła mu w oczy, szukając w jego twarzy otuchy, a on powtarzał z wesołą miną. Tak, wszystko w porządku. To jeszcze nie tu, ale zaraz wyjdziemy na dobrą drogę. Każdy kolejny zawód sprawiał jednak, że ogarniało go coraz większe zwątpienie. Zaczął wchodzić na oślep to w jedno rozwidlenie, to w drugie, w rozpaczliwej nadziei trafienia w końcu na znaną sobie drogę. Ciągle powtarzał. Wszystko w porządku. Ale strach przygniatał mu serce ołowianym ciężarem, a głos jego brzmiał głucho i bezdźwięcznie, jakby mówił jesteśmy zgubieni. Przerażona Beki przytuliła się do niego i na walczyła ze łzami. Wreszcie powiedziała: Tomku, co tam nie toperze! Wracajmy starą drogą. Cały czas mi się zdaje, że coraz bardziej się oddalamy. Tomek przystanął. Słuchaj. Wokół panowała głęboka i głucha cisza. Tomek krzyknął. Odpowiedziało mu echo, które przebiegło przez puste korytarze jak szyderczy śmiech i zamarło gdzieś w oddali. Przestań, Tomek, to takie straszne! Straszne, Beki, to prawda, ale trzeba wołać. Może nas usłyszą? I krzyknął po raz drugi. To może wywołało jeszcze większą grozę niż upiorny śmiech echa, bo świadczyło o prawdziwym zwątpieniu. Dzieci stały i nasłuchiwały, ale odpowiedzi nie było. Nagle Tomek zawrócił i przyspieszył kroku. Lecz niedługo to trwało. W chwilę potem jego niepewne zachowanie odkryło Beki drugą przerażającą prawdę. Tomek nie mógł odnaleźć drogi, którą tu przyszli. Och, Tomku, dlaczego nie robiłeś znaków? Beki, Beki, co za bałwan ze mnie. Nie myślałem, że będziemy wracać tą samą drogą. Nie, nie mogę się zorientować. Wszystko się tu jakoś poplątało. Tomek, zgubiliśmy się. Już nigdy nie wydostaniemy się z tych pieczar. Dlaczego oddzieliliśmy się od innych dzieci? Beki osunęła się na ziemię i wybuchnęła spazmatycznym płaczem. Tomek z przerażeniem pomyślał, że beki umiera albo dostała pomieszania zmysłów. Usiadł przy niej i objął ją ramionami. Przytuliła się do niego, ukryła buzię na jego piersi i płakała nad beznadziejnością ich położenia. Echo zmieniało jej płacz w szyderczy śmiech. Na próżno Tomek błagał ją, by nabrała otuchy, bo jeszcze nie wszystko stracone, odpowiedziała, że nie ma już sił. Zaczął głośno robić sobie gorzkie wyrzuty, że to wszystko jego wina. To poskutkowało. Beki uspokoiła się nieco i powiedziała, że postara się być dzielna i pójdzie wszędzie, dokądkolwiek ją Tomek zaprowadzi, byle tylko przestał mówić takie rzeczy, bo ona jest tak samo winna jak i on. Ruszyli więc dalej, bez celu, na los szczęścia. Nie pozostawało im nic innego, jak ciągle iść przed siebie. Chwilami ni stąd ni zowąd odżywała w nich nadzieja, że jeszcze odnajdą inne dzieci. Tomek wziął świecę Beki i zgasił ją. Ta oszczędność powiedziała dziewczynce więcej niż jakiekolwiek słowa. Zrozumiała i straciła resztę nadziei. Wiedziała, że Tomek ma jeszcze w kieszeni jedną całą świecę i trzy lub cztery ogarki, a mimo to musiał oszczędzać. Zwolna zaczęło ich ogarniać znużenie, ale nie zważali na to, bo strach gnał ich naprzód. Zresztą, idąc w jakimkolwiek kierunku, skracali sobie czas i w końcu mogli trafić na jakieś znajome miejsce. Gdyby zaś usiedli, oznaczałoby to jedynie bierne oczekiwanie na śmierć. Wreszcie małe nóżki Beki odmówiły posłuszeństwa. Musiała usiąść i odpocząć. Tomek usiadł koło niej. Rozmawiali o domu, o drogich im osobach, wygodnych łóżkach, a przede wszystkim o świetle. Beki płakała, a Tomek łamał sobie głowę, jak ją pocieszyć. Lecz wszystkie argumenty dawno już straciły swoją siłę przekonywania. Beki była tak wyczerpana, że zasnęła. Tomek bardzo się z tego ucieszył. Patrzył na jej pobladłe policzki. Pod wpływem jakichś szczęśliwych snów zarumieniły się, a na buzi pojawił się uśmiech. Część jej ukojenia spłynęła także na Tomka. Powędrował myślami w przeszłość, w dalekie, mgliste wspomnienia. Był zatopiony w marzeniach, gdy Beki przebudziła się z radosnym śmiechem, który w jednej chwili zamarł jej na ustach. Westchnęła ciężko. — Jak mogłam tak spać? Lepiej by było, gdybym się już nigdy nie obudziła. — Nie, nie, Tomku, to nieprawda! Nie patrz tak na mnie. Więcej tak nie powiem. Dobrze, że się trochę przespałaś. Odpoczęłaś i teraz na pewno znajdziemy drogę do wyjścia. Spróbujemy, Tomku. A wiesz, taką cudowną krainę widziałam we śnie. Może tam właśnie teraz pójdziemy? Jeszcze nie. Na to zawsze mamy czas. Nobeki, głowa do góry. Idziemy. Wstali, wzięli się za ręce i szli, ale nie mieli zbyt wielkiej nadziei. Próbowali obliczyć, jak długo już są w pieczarach. Zdawało im się, że całe tygodnie, choć wiedzieli, że to nieprawda, bo świece ciągle się jeszcze nie wypaliły. Po upływie długiego, trudnego do określenia czasu, Tomek powiedział, że trzeba znaleźć jakieś źródło, więc muszą iść bardzo cicho, żeby usłyszeć plusk wody. Znaleźli je i Tomek zarządził chwilę odpoczynku. Oboje byli śmiertelnie znużeni, ale Beki oświadczyła, że mogłaby iść jeszcze trochę dalej. Zdziwiła się, że Tomek nie zgodził się na to. Nic nie rozumiała. Usiedli. Tomek gliną przylepił świece do ściany. Milczeli zamyśleni. Wreszcie odezwała się Beki. Jestem strasznie głodna. Tomek wydobył coś z kieszeni. Pamiętasz? Zapytał. Beki prawie się uśmiechnęła. To nasz placek weselny, Tomku. Tak. Chciałbym, żeby był wielki jak koło młyńskie. Nie mamy więcej. Specjalnie schowałam go dla nas na wycieczce, żebyśmy mogli podzielić się nim tak, jak dorośli dzielą się prawdziwym tortem weselnym. Tymczasem będzie to dla nas. Urwała w połowie. Tomek podzielił placek. Beki z wielkim apetytem zjadła swoją część, podczas gdy tomek swoją właściwie tylko obwąchał. Wody ze źródła było pod dostatkiem, więc mogli pić ile chcieli. Nareszcie Beki zaproponowała, by ruszyć w dalszą drogę. Tomek milczał przez chwilę, wreszcie powiedział: Beki, czy masz dość siły, żeby wysłuchać tego, co ci powiem? Beki zbladła, ale odrzekła, że chyba wytrzyma. Wiesz, Beki? Musimy zostać tu, gdzie mamy wodę. Ten ogarek to ostatnia resztka światła. Dziewczynka rozpłakała się żałośnie. Tomek robił, co mógł, aby ją pocieszyć, ale niewiele zdziałał. Wreszcie Beki odezwała się. Tomku, co Beki? Oni przecież zauważą, że nas nie ma i będą nas szukać. Oczywiście, że tak, na pewno. Może już szukają? Chyba tak. Bardzo możliwe. A kiedy mogli zauważyć, że nas nie ma? Pewnie jak wrócili na statek. Wtedy było ciemno. Wiesz, Tomek, mogli nic nie zauważyć. Nie wiem. W każdym razie twoja mama zaraz się zorientuje, jak tylko wycieczka wróci do domu. Przerażone spojrzenie Beki uprzytomniło mu, co powiedział. Przecież Beki miała nie wracać na noc do domu. Umilkli i pogrążyli się w milczącej zadumie. Nowy wybuch rozpaczy Beki uświadomił Tomkowi, że myśleli o tym samym. Pani Thatcher dopiero w niedzielę około południa mogła dowiedzieć się, że Becky nie nocowała u pani Harper. Dzieci utkwiły wzrok w resztce świecy i śledziły, jak gasła powoli i bezlitośnie. Widziały, jak pozostał już tylko sam Knot, maleńki koniuszek. Widziały, jak słaby płomyczek podnosił się i opadał, aż puścił w górę ostatnią cieniutką stróżkę dymu i w koło zaległa straszliwa, nieprzenikniona ciemność. Jakiś czas potem dotarło do Beki, że leży w ramionach Tomka i płacze, ale żadne z nich nie umiało powiedzieć, jak długo to trwało. Zdawali sobie sprawę tylko z tego, że ocknęli się z jakiegoś bardzo długiego, śmiertelnego odrętwienia i że ich sytuacja jest beznadziejna. Tomek powiedział, że to już niedziela, a może nawet poniedziałek. Usiłował wciągnąć Beki do rozmowy, ale rozpacz przygniotła ją zupełnie. Tomek dowodził, że w mieście na pewno od dawna wiedzą, co się stało i już ich szukają. Postanowił wołać, bo może ktoś usłyszy i przyjdzie tu po nich. Krzyknął raz, ale dalekie echa odpowiedziały mu w ciemności tak upiornym głosem, że przestał próbować. Godziny upływały jedna za drugą i małych więźniów począł dręczyć głód. Tomek nie zjadł jeszcze swojego kawałka placka. Podzielili się nim i zjedli co do okruszynki. Ale teraz jeszcze bardziej zachciało im się jeść. Ta odrobina ciasta dodatkowo zaostrzyła ich głód. Nagle tomek szepnął: Pst! Słyszysz? Oboje wstrzymali oddech i nasłuchiwali. Doleciały ich jakieś odgłosy, jakby bardzo dalekie strzały. Tomek natychmiast odpowiedział okrzykiem. Wziął Beki za rękę i po omacku pobiegli w kierunku głosów. Znowu nasłuchiwali i ponownie usłyszeli te same odgłosy, lecz już znacznie bliżej. To oni, zawołał Tomek. Idą. Chodź, Beki. Teraz już wszystko będzie dobrze. Mali więźniowie omal nie oszaleli z radości. Posuwali się jednak bardzo wolno, gdyż co krok trafiali na rozpadliny i trzeba było niezwykle uważać. Właśnie jedna taka rozpadlina stanęła im na drodze i musieli się zatrzymać. Mogła mieć metr głębokości, ale mogła mieć i sto. Tomek położył się na brzuchu i sięgnął ręką, jak mógł najgłębiej. Nie ma dna. Trzeba było się zatrzymać i czekać, aż szukający przyjdą tutaj po nich. Nasłuchiwali pełni napięcia. Najwyraźniej dalekie odgłosy oddalały się teraz od nich. Jeszcze chwila i zamilkły zupełnie. Ogarnęła ich straszliwa, rozdzierająca serce rozpacz. Tomek wołał, krzyczał, aż ochrypł, ale nie na wiele się to zdało. Przemawiał potem do beki słowami pełnymi nadziei. Minęła kolejna długa chwila oczekiwania. Nic więcej nie słyszeli. Otaczała ich głucha cisza. Po omacku wrócili do źródła. Godziny wlokły się w nieskończoność. Zasnęli. Obudzili się głodni i zmarznięci. Tomek sądził, że jest już poniedziałek, a może nawet wtorek. Przyszła mu nowa myśl do głowy. Z korytarza, w którym utknęli, biegło kilka odnóg. Lepiej iść je zbadać, niż siedzieć bezczynnie i rozpaczać. Wyjął z kieszeni sznurek od latawca, przywiązał jeden koniec do występu skalnego i ruszyli. Tomek szedł pierwszy i w miarę jak się posuwali, powoli rozwijał sznurek. Po dwudziestu krokach natknęli się na urwisko. Tomek przyklęknął na brzegu. Macał ręką w głąb, próbując sięgnąć dna. Właśnie usiłował przesunąć się trochę w prawo, gdy wtem w odległości najwyżej 15 metrów, z poza skały, wysunęła się ręka ludzka, trzymająca świecę Tomek wydał gwałtowny okrzyk radości. W tej chwili za ręką wysunęła się reszta postaci. Był to pół Indianin Joe. Tomek skamieniał na miejscu. Indianin rzucił się do ucieczki. Tomek poczuł ogromną ulgę. Zdziwił się, że Joe nie poznał jego głosu i nie zabił go za złożenie zeznań w sądzie. Najwidoczniej echo zmieniło jego głos, a ciemność skryła twarz. Niewątpliwie tak właśnie było. O ile mu tylko sił wystarczy, wróci do źródła. Będzie tam tkwił w bezruchu i żadna siła nie zmusi go do ponownego spotkania z półindianinem. Był na tyle ostrożny, że zataił przed Becky, kogo widział. Powiedział jej, że wołał tak na wszelki wypadek. Ale po upływie kolejnych godzin głód i determinacja okazały się silniejsze od strachu. Długi niespokojny sen, nowy atak głodu i męka biernego oczekiwania przy źródle zmieniły zamiary Tomka. Był przekonany, że jest środa lub czwartek, a może nawet piątek, i że przestano ich już szukać. Postanowił zbadać inny korytarz. Gotów był teraz na spotkanie z Indianinem i każdą inną okropnością. Ale Beki była bardzo osłabiona. Popadła w otępiałą apatię, z której nic nie mogło jej wyciągnąć. Mówiła, że tutaj będzie czekała, aż przyjdzie śmierć. To już nie potrwa długo. Niech Tomek idzie ze sznurkiem i szuka, jeśli ma ochotę. Błagała go tylko, by od czasu do czasu wrócił i powiedział coś do niej. Kazała mu przyrzec, że gdy nadejdzie straszna chwila śmierci, będzie stał przy niej i trzymał ją za rękę, póki się wszystko nie skończy. Tomek pocałował ją, czując, że coś go dławi w gardle. Z udawaną pewnością oświadczył, że znajdzie ludzi, którzy ich szukają, lub sam w jakiś sposób wydostanie się z pieczar. Potem wziął sznurek i na czworakach, po omacku, szukając drogi, dręczony głodem i wizją okropnej śmierci, wpełzł w boczny korytarz.